Prezydent Andrzej Duda przypomina, że konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci według własnych przekonań, tłumaczy, że do zagrożeń, z jakimi musi zmierzyć się rodzina, należą indoktrynacja i seksualizacja dzieci. Odpowiedzią na te zagrożenia jest karta rodziny, argumentował prezydent w trakcie spotkania z internautami. Internauci pytali prezydenta Andrzeja Dudę, dlaczego podpisał kartę rodziny, argumentowali, że przecież poglądy prezydenta są w tej sprawie znane. Prezydent twierdzi jednak, że czas o nich przypomnieć, by nie były wypaczane przez pozostałych kandydatów. Karta rodziny jest bardzo silnie oparta w polskiej konstytucji. Karta rodziny przypomina, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Jasno precyzuje, że nie ma zgody prezydenta na zawieranie małżeństw przez pary homoseksualne, ani tym bardziej na adopcję dzieci przez takie. Pary. Andrzej Duda podkreśla, że chciał jasno wskazać, jak należy rozumieć tutaj zapisy Konstytucji, które niestety we współczesnym świecie, także u nas, bardzo często niektóre osoby z różnych względów, przede wszystkim ideologicznych, próbują rozmy, rozmywać. Prezydent przypomniał, że Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci według własnych przekonań. Co oznacza dla mnie także to, że rodzice muszą mieć prawo do tego, aby jednak być uprawnionymi do weryfikowania tych treści, które są przekonane. Przekazywane ich dzieciom, po to właśnie by mogli to prawo zachować. I tutaj prezydent wskazał na zagrożenie, jakim jest indoktrynacja dzieci różnego rodzaju agresywnymi przekazami. Bardzo mocno podkreśla się w ostatnim czasie że działania zmierzające do seksualizacji dzieci, i to naprawdę małych dzieci, w szkołach, że są próby przemycania takich elementów do programów szkolnych. Andrzej Duda tłumaczył, że karta rodziny ma chronić dzieci nie tylko przed ideologią, za zadanie ma także walczyć z nałogami jakie pojawiają się w polskich rodzinach, prezydent zobowiązał się zwłaszcza do finansowego wsparcia dla rodzin.